Uwielbiam malować. O, ładnie. Nie mogę wyjść poza linię. Kochanie, pora na kąpiel. Nie chcę. Jestem zajęta. Słucham. Idziemy się kąpać, panienko. Nie, zostaw mnie. Skąd ty masz tyle siły? Muszę ją jakoś zaciągnąć do łazienki. I chyba wiem jak. Skarbie, patrz, co mam. He? O, kredki. Daj mi je. Sama je sobie weź. Kredki. Okej, proszę. Teraz mogę narysować coś ładnego. Lubię się kąpać. Patrz, mamusiu. Brzydko. Teraz lepiej. Dobrze, wychodzimy. Nie, chcę tu zostać. Znów to samo. Wow, ale super. Jak będę duża, to zostanę koszykarką. Co to za hałasy? Babcia próbuje zasnąć. Ale bałagan, nie do wiary. Oglądam telewizję. Ach, ta młodzież. Dobra, sama tu posprzątam. Poskarżę się twojej mamie. O nie, moje plecy. Pomóż babci, kochanie. A to co? Chyba wiem już, jak zaciągnąć ją do sprzątania. Przymocuję to do ściany, zaraz nad jej koszem z zabawkami. Patrz, kochanie. Chcesz sobie porzucać do kosza? Ekstra! No, dalej. Tak, jeszcze raz. No, to mam spokój. A? Psik! Na zdrowie! O, cukierki! Czemu nie? Ech, coś mi tu nie gra. Gdzie moje zęby? Ale super! Patrz, babciu! Nie! Moja szczęka! Fajna ta zabawa! Już wszystko posprzątałam. Muszę być cicho, żeby mama mnie nie przyłapała. Uff! Udało się. Jak wyglądam? Bosko! Podoba mi się ta fryzura. Muszę jeszcze pozbyć się tych czapek. Bo będzie kazała mi którąś założyć. Dobra, wychodzę. Nie tak szybko. Wracaj. Gdzie ty się wybierasz w tych ciuchach? Zimno na dworze. Załóż czapkę. Ale nie mam żadnej. Więc już sobie pójdę. Gdzie się podziały wszystkie czapki? Mniejsza? Będziemy improwizować. Wezmę tylko nożyczki. Odetnę rękaw tej bluzy. I zawiążę go na supeł. Dobry trening bicków. Proszę bardzo. Nie ruszaj się. Założę ci tą czapkę. O, ale uroczo wyglądasz. Jak krasnal ogrodowy. Później mi podziękujesz. A teraz zmykaj. Ale żenada. Brum, brum. Pipi. Patrz, mamusiu. Co jest? Nie teraz. Mamusia ogląda serial. Brum. Co ja mówiłam? Idź się pobaw gdzieś indziej. Brum. Pipi. Ach. Ups. Fajna zabawa. Mamusia jest śmieszna. Uwaga, twoja głowa jest ulicą. Dosyć tego. Chodź no tu. Przepraszam, już będę cicho. Za późno. Przykleję taśmę do podłogi. I jeszcze kilka kawałków. Okej. Uff. Mogę już wejść? Jeszcze nie. Narysuję teraz pasy markerem. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Skończyłam. Chodź, kochanie, mam dla ciebie niespodziankę. Kocham niespodzianki. Podoba ci się? Wow, to droga. Mogę po niej jeździć samochodzikami. Dziękuję. Przetestuję ją. Brum,
Kochane dziecko. Teraz mogę oglądać w spokoju. Ała! To boli! Mamo, mamo, pomóż! Co się stało? Ojej, nic ci nie jest! Biedactwo, co się stało? Ach, nie dotykaj! Zaraz ci pomogę, kochanie. Czekaj, mam świetny pomysł. Mogę na chwilę? Och, popyt, ale to uzależnia. Mamo, krew mi leci. Halo? Co? Ach tak, wybacz, zaraz wracam. Czy ja ją w ogóle coś obchodzę? Mamo, jesteś tam? Jak się czuje moje dziecko? Patrz, co dla ciebie mam. To na łokcie. To na kolana, a to na głowę. Dzięki, mamo! Teraz jak się wywalę, to nic mnie nie będzie bolało. Wyglądasz ślicznie i bezpiecznie. Mogę iść się pobawić? Oczywiście. Moja mama jest super. Nie ma to jak ciepłe kakao. Jeszcze mleko. Ale ładnie pachnie. Kochanie, napij się kakao. Dzięki, ale miałam na nie ochotę. Poczęstuj się też ciasteczkami. Ała, za gorące, poparzyłam się. O nie, przepraszam, co tu robić? Zaczekaj, biegnę na ratunek. Szybko, bardzo mnie boli. Te kostki lodu przyniosą ci ulgę. I co? Ach, cudownie. Całe szczęście. To mi się może przydać. Wiem, co robić. Wsypcie kakao do dzbanka z wodą i dobrze zamieszajcie, żeby proszek się rozpuścił. Wlejcie miksturę do foremki. I włóżcie ją do zamrażarki. Masz ochotę na kakao? Co? Nic z tego! Przestań! Najpierw naleję ciepłe mleko do szklanki. A potem wrzucę do niej kakaową kostkę. Patrz, jak się rozpuszcza. Zamieszam jeszcze. Skosztuj. Nie poparzysz się, obiecuję. Skoro tak mówisz? O, faktycznie. Pycha. Dzięki, mamo. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Wróg się zbliża, schowam się. Pip-pap, pip-pap, pip-pap. Czas na kąpiel, synku. Musisz być czyściutki. Nie! Granat! Bardzo zabawne, synku. Zaraz, mam świetny pomysł. Żeby umilić kąpiel, zmieszajcie sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy i dodajcie barwnik spożywczy. Ma być kolorowo. Dodajcie oliwy z oliwek i wymieszajcie. Wyjdzie nam mieszanka o takiej konsystencji. Super! Włóżcie mieszankę do formy. Dodajcie różnych barwników w kolejnych warstwach. Włóżcie mieszankę do formy i ugniećcie. To samo w drugiej i złóżcie w jedno. Wyjdzie wam domowej roboty bomba do kąpieli. Jared, spójrz, co tu mam. A? Wow, bawmy się! Pipa, pipa! Krach, dopadnę cię! Wycofaj się, mamo! Ukryję się tu! Pora na tajną broń. Wow! Patrz, mamo, woda zmienia kolor. Ekstra. Masz jeszcze jedną. O, robią się bąbelki. Ale czad, mamo. Chcę się kąpać codziennie. Sprytne, nie? O. Cześć, zapraszam. Chodźcie szybko. To mój tata. Zrobię mu zdjęcie. Co? Dajcie mi czytać gazetę. Kochanie, proszę. Niedobrze. Przyda się filtr.
Ten dziurkacz załatwi sprawę. Zrobię kilka gwiazdkowych otworków. Tak będzie lepiej. Tego mi było trzeba. Jeszcze raz. Potrzymasz to? Świeć latarką przez kartkę. Juhu, tato! Od razu lepiej. Hej, ty! Hono tu! Co ty wyprawiasz? Patrz i się ucz. Zakryj lampę telefonu kolorowym papierkiem. Przyklej i zrób sobie zdjęcie. Wow! Uśmiech! Super! To lepszy sposób na zdjęcia. O! Och, nie mogłem się doczekać. Odrobina czasu dla siebie. Świetne te filmiki. Wow, co za ruchy. Zawsze chciałem zostać mistrzem karate. Moje dłonie to potężna broń. Auch! Bolało. Chyba jednak nie zostanę ninją. To chyba jakiś kryzys. Cześć, tato, jak się masz? Łap! Sorry, młoda, nie mogę. O, tato, musi boleć, prawda? Zaraz, już wiem. Może porysujesz mi po gipsie? Będzie mi miło. Chętnie, nawet wiem, co narysować. Najpierw kółeczko. Potem brwi i oczy. Będziesz zachwycony, tato. Jeszcze język. Teraz kolory. Oczy będą błękitne. Jeszcze chwila. Co ty na to? Świetne, bardzo ładnie. Ma się ten talent. Moja krew. Eł, to okropnie boli. Uwielbiam czytać. Robię się senny. Raz, dwa, trzy. Mam pomysł. Narysujmy coś. Weźcie plastikową teczkę. Narysujmy na niej zwierzątka. Najpierw śliczna owieczka. O, jaka cudowna. Tu będzie kurczaczek. Będzie miał żółciutkie piórka. Bardzo ładnie. Teraz niebo. I piękna zielona trawka. Co za piękna farma. Włóżcie do teczki czarną kartkę. Narysujcie latarkę i snop światła. Włóżcie ją do teczki. I farma się świeci. Świetny pomysł. Wow, mamo. Co wspaniały sen. Lili jest piękna. Kiedyś się z nią ożenię. Ale najpierw papu. O, tu jesteś. Cześć, mamo, co słychać? Jared, twoje ząbcie są obleśne. Przyniosłam szczoteczkę. Szoruj do łazienki je umyć. Nie. I co ja zrobię? Wiem, szybka rundka w internecie. Spójrz na to. To Lili. I myje zęby. Wow, ja też umyję swoje. Skoro Lili to robi, to ja też. Mięta. Jeszcze specjalny taniec, ale fajnie. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Proszę, dzieci, wasz ulubiony makaron. Dobrze się czujesz, mamo? Mniam! Nie zapomnijmy o sosie.
wygląda pysznie, mamo. Czemu nie? Wow! Hej, niezły! Cieszę się, że smakuje. I nawet nie muszę zmywać. Jesteś uroczy. Dobry, jak się czujemy? Powiedz a. Nie. Otwieramy szeroko dzioba. Zostaw mnie, nie chcę. Dobrze, pokazać ci sztuczkę? Wow, ha, mam cię. Zawsze działa. Oszukałeś mnie. Masz rację. Teraz posłuchamy serduszka. Nie chcę. Możesz przestać. Ale to fajne. Pan słodziak jest zdrowy. Pudło. Musisz być szybszy. Dobrze, nie ruszaj się. Doskonale. Co? Niezły bit, nie? Daj mi to. 10 lat studiów i oto co robię. Zaraz. Mam pewien pomysł. Przyczepię motylka do stetoskopu. Już nie jest straszny. Popatrz na motylka. Wow, jaki śliczny. O, usiadł na tobie. Serce zdrowe. Nie mogę się ruszać. Mam cię. A, moje uszy. Ups, może to pomoże. Nie, nie, w porządku. Ała, muszę pójść do lekarza. Dobrze, mała, pora do szkoły. To twój plecak. Dzięki, tato. A gdzie buty? No przecież. Nie szkodzi, przyniosę. Proszę bardzo, łaskocze. Nie ruszaj się. Jesteś zabawny, tato. Możemy wreszcie je włożyć? Przepraszam. Gotowe, prosto do szkoły. Pa, tato. Pa. Udało się. Zdrzemnę się chwilkę. Tata, obudź się. Głodna jestem. Dobrze, poczekaj. Proszę, kochanie, to już wszystko? Mogę odpocząć. O co chodzi? To niesprawiedliwe. Co takiego? Deszcz pada, cała zmoknę. Dobrze, weź parasol. Dzięki, cześć. Niech to będzie koniec. Wow, co za burza. Już nigdy nie wyjdę na dwór. O nie. I parasol się zepsuł. Nie, już dobrze, kochanie. Ale... mało brakowało. Chcę trochę czasu dla siebie. Chciałem tylko zagrać w golfa. Zaraz, zaraz. Zasłona prysznicowa? Mam świetny pomysł. Złóżcie zasłonę, tworząc trójkąt. Odetnijcie górę trójkąta. Połóżcie dwa kawałki jeden na drugim. Sklejcie je przy pomocy papieru do pieczenia i prostownicy. Sprawdźcie, czy nie ma dziur. Tato, świetne poncho. Wygląda świetnie. Teraz mogę iść. Tak, jestem genialny. Fajnie, i dalej jestem sucha. O, słońce. Ale chcę nosić poncho. O tak, la la la. Co do... Patrz, jestem zdolną artystką. Bardzo fajnie. Nie do końca. Mazaki trzymamy o tak. Serio? Tak, spróbujmy. W porządku, to proste. Próbuj. Bardzo fajnie. Podoba ci się? Prawie. Spróbujmy jeszcze raz. Trzymaj o tak, między palcami. A, rozumiem. Dobrze, teraz ty. To trudne. Jak dobrze, że ją kocham. Jak? Lepiej. Dobrze, jeszcze raz. Trzymaj rękę tak. A teraz zegnij palce. Dobrze. Dziwne uczucie.
Na pewno tak mam trzymać? Dasz sobie radę. Poddaję się. Udało się, tato. Zaraz, zaraz. Daj mi tę gumkę. Tego właśnie nam trzeba. Nałożymy gumkę na palce. A potem przełożymy mazak. Doskonale. Teraz spróbuj. Co by tu narysować? Wiem. Nie patrz, tato. Skończyłam. Otwórz oczy. Patrz, to my. Piękne. Zuch, dziewczynka. Potrzebuję mocnej kawy. A, skąd się wzięłaś? Cześć, statku. Cześć. Chcę śniadanie. Dobrze, już robię. Mleko. Ale fajne. Przód, tył, przód, tył. Proszę bardzo. Ej, nie bójaj się na krześle. Zjedz płatki i przestań. Nie bujaj się, bo spadniesz. Jedz śniadanie. Naleję mleka. Pycha. Zajadaj. Dzięki, tato. Jaka ona słodka. Uwielbiam płatki. I buju, buju na krześle. Co powiedziałaś? Nic, tatusiu. Nie bujaj się. Przestań. Nie, to zbyt wiele. Co za bałagan. Ups, dość tych bzdur. Ciągle tylko sprzątam. Gdzie ona poszła? Jeszcze tu była. Halo? Czekaj. Cześć, tata. Muszę nad tym zapanować. Zaraz. Te haczyki. Mam pomysł. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Przykleję taśmę do nóg krzeseł. Potem umieszczę na taśmie przyssawki. A teraz odwracamy. Smacznego. A? Czemu krzesło się nie rusza? Już nie będzie. Dobrze, zjem płatki. Nienawidzę kawy. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Nie widziałeś mnie, dobra? Cii, spoko. Jak tu pięknie. Już dojeżdżam. Hej, mały. I co teraz? O, ładne cacko. Wow. Nie ma na co czekać. Hej, przestań. Daj zegarek. Co się dzieje? Mam go. O nie, nara. Nic nie mów, dobra? Chodź, nic się nie stało. Kurczę, znów uciekła. Serio? Przecież tu stoi. Uff. Pa. Szczęśliwe zakończenie. Zwłaszcza dla mnie. Ładnie wyglądasz, ale może być lepiej. Zrobię ci gniewne brwi. Ale to nie wszystko. Potrzebuję miejsca. Zejdźcie z drogi. Wynocha. Ekstra. Glebogryzarka. O, jaka ona śliczna. Słodki aniołek Barbie. Pora na porządki. Spokojnie. Wszystko posprzątam, proszę. Jak brudno, są zupełnie różne. O! O, cześć. Gdzie jestem? Co mam na sobie? Zabierz nas stąd. Daj spokój. Nie szkodzi, kochanie. Co? Uch! Straszne nudy. Same stare zabawki. Co tu można robić? Chyba tu utknęłyśmy. Chyba tak. Patrz. Hej. No proszę. Zadowolona? Co?
Etam. To trudniejsze niż myślałam. Jest tu coś ciekawego? Balon? Proszę. W sumie już wiem. Megan, patrz, co zrobiłam. Co? Niemożliwe. I co? Wstań. Jasne. Nie ruszaj się. Dobrze. Voilà. Pasuje jak ulał. Wow, jakie fajne. Ja też mam. Można się obijać. Hej! A! Wybacz. Co tak mocno? Ała! Ups. No to na razie. Ech, głupie. Bez nadzieja. Pa! Nie ma co robić. Ani, chcesz się pobawić? Nie, dziękuję. Oj. Już wiem. Popatrz. Włóż balony do worka. Potem szczelnie zamknij. Wyssij powietrze. O, robi się mniejsze. Jakby balony się łączyły. Uff. Wow! Mogę? Hurra! Widzisz? Ja latam! Dobrze, że to działa. Ten kanał mnie śmieszy. Ale jazda! Świetne! Co tu się stało? Czemu nie posprzątałaś zabawek? Ech! Jeśli nie sprzątnę, to nikt tego nie zrobi. Eni, już wystarczy. Ej! Masz coś do zrobienia. Czemu? No dobra. Ty zrobiłaś bałagan. Niech ci będzie. Zacznę tutaj. Ech, nie mogę nic podnieść. Nie, nie, nie. Tak się nie uda. Pokażę ci. Używaj obu. O tak, to proste. Teraz ty spróbuj. W ten sposób? I tutaj. Do środka. Super. Mam cię. Tyle rzeczy. Prawie gotowe. Bałaganie, znikaj. Udało się. Świetnie, proszę. Jestem niezła. Ło! Co to za napój? Hej, czy to Barbie? O! Genialny odcinek. Wszędzie leżą klocki Lego. To twoja sprawka? Hej, o co chodzi? O ten bałagan. Posprzątam później. Później? Zrób to teraz! Wstawaj! Uć! Dobrze, dobrze. Teraz! Wow, ale jazda. Co nie? Wow, pobawimy się? Nie! Trudno. Na czym skończyłam? Ekstra! Koniec zabawy, Meg. Te zabawki znikną. Co do jednej. Sio! Jaka jesteś silna. Jak trzeba, to trzeba. Co? Tylko nie mój króliczek. Króliczek? Błagam, nie rób tego. Patrz. Eni, nie! Nie! Chodź, króliczku. Jesteś mój. Ha, mam cię. Pożegnajcie się. Gotowe. Witaj na taczce, króliczku. Jak mogłaś? To proste. Nie ma za co. Cześć. Moje zabawki zabrane. Może coś dla niej przygotuję. Jestem głodna. O, to dla mnie? Tak. Dziękuję. Tak. Wiem, mam pomysł. Dam jej coś słodkiego jak ona. Co tu się dzieje? Przekąska? O, fajnie. Masz, nie trzeba?
Piątka. Może też coś jej dam? Najlepiej na bazie czekolady? Co to? Najlepsza przekąska na świecie? Kto nie lubi pianek? Ale to nie wszystko. Zanurzę ją. Apetyczne. Jasne. Niech pomyślę. Może coś mam? Stara brukselka? Fuj. Może być. Już po tobie, roślino. Może być. Zanurzę to w czekoladzie. Wygląda nieźle. O rety. Moja jest znacznie lepsza. Pora na posypkę. I to dużo. Ślicznie. Może być. Posypka? Ojej. Nie będę żałować. Idealnie. To na okruszki. Tada. Gotowe. Moje też. Widzisz? Co będzie smaczniejsze? Przekonajmy się. Nudzi mi się. Mnie też. I co? Jesteście głodne? Tak. Co? Mamy niespodziankę. O! Serio? Dziwnie pachnie. Mój pięknie. I smakuje. Wow, pyszne. Dziękuję bardzo. O, smakuje. A twoje? Nie wiem. Fuj. Co to ma być? Ohyda, warzywo? Ale śmieszne. Widziałaś jej minę? Obiad prawie gotowy. Och, jak pięknie pachnie. Zdejmę je z patelni. To przepyszne. Idealny zapach. Mamy posiłek na wynos. Świetna przekąska. Uwielbiam być przygotowana. Hej, zaraz. Za wcześnie się pakuję. Jeszcze trochę podgrzeję. Przyda mi się wrzątek. Gorąca woda. To świetna sztuczka. Ups, nie mam zegarka. Poczekam. I co? Już? Tak. Woda już niepotrzebna. Dziękuję za pomoc. Idealnie. Wytrę ręcznikiem resztki wody. Nie chcę mokrych nuggetsów. Do środeczka. Jak cieplutko. Teraz dłużej będą ciepłe. Świetna sztuczka. Co to? Drugie śniadanie. Na ciepło. Zapomniałam. Muszę coś spakować. To może być. Kanapka wystarczy. Prawda? Czy to jest świeże? Ha, nie bardzo. Ale może być. Nie, nie tak. Dobrze, czekaj. Mam worek na śmieci. No dobra. Nie, stój. Co? To obrzydliwe. Wyrzuć to. Eni, nie. Kurczę. Co? A może to? Jest w sam raz. Jakby robiony na wymiar. Może być? Poddaję się. To działa. Czy ten film był pomocny? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Gdzie on się schował? Może w szafce? Stój! Nie uciekaj! Mam cię! Przytul, mamusie. Koniec z wymykaniem się. Musimy to załatwić. Stąd mi już nie uciekniesz. Że też wcześniej, no to nie wpadłam. I mogę dalej czytać książkę. Cudownie!
Okej, kochanie, otwórz buźkę. Nie, to niedobre. O higienę jamy ustnej trzeba dbać, skarbie. No dobrze, popatrz na tego jednorożca. Wow, pokaż. Czekaj, przecież to szczoteczka. Nie ze mną te numery. Nie mam na to czasu. Już wiem, wykorzystam te kamyczki. Weźcie kilka, a także malunek, na przykład taki. Nanieście klej na kamyczki i przyklejcie je na obrazek. Mają wam wyjść takie ząbki. Flamastrem namalujcie takie plamy. Chyba ktoś tu zapomniał o nici dentystycznej. Skarbie, pobawimy się? Musimy pozbyć się tych plam. Ojej, ale mają brudne zęby. Zobacz, skończyłam. Są już czyste. To może przy okazji wymyję swoje. Dobry pomysł. Proszę. Już prawie kończę. Zepsuł się. Może trzeba polizać. Nie działa. Bez sensu. Głupi flamaster, nie chce pisać. Spokojnie, kotku. To może różowy? Też nie pisze. Ojej. Dość tego. Co się stało? Nie mogę dokończyć laurki. Flamastry się wypisały. No to mamy poważny problem. Muszę coś wymyślić. Wiem, zaraz to załatwię. Byle szybko. Weźcie chusteczkę nawilżaną i złóżcie na pół. Przyklejcie do niej taśmę klejącą. A z drugiej strony połóżcie patyczek. I zwińcie. Końce mają być na wierzchu. Po dotarciu na taśmę odetnijcie kawałek. Teraz skropcie koniec tuszem. Chusteczka wsiąknie w płyn i macie flamaster. Proszę, kochanie. Super, znów mogę malować. Dziękuję, mamusiu. Namaluję słońce. Przepiękne. Ale fajna zabawa. Wychodzimy, skarbie. Mamusia musi schwytać złych ludzi. Odłóż zabawkę i załóż kurtkę. Dzięki, mamusiu. Ale duża z ciebie dziewczynka. I ciężka. Ktoś tu musi iść na dietę. Bawimy się? Chyba dostałam przepukliny. Okej, załóż buty. Cheryl, wracaj tu. Nie umiem się na nią złościć. Może ją skuję w kajdanki. Nie, tak robią tylko złe mamy. Chyba, że... Dawaj ręce! Jestem niewinny, nic nie zrobiłem! Jasne, za każdym razem to słyszę. Idziesz siedzieć. Mam pomysł. Muszę tylko wziąć te odciski i wytnę z nich takie koła. Teraz przykleję je na ścianę. Hej, mamusiu, pobawmy się. Potrafisz przyłożyć ręce w tym miejscu? Okej, łatwizna, mamusiu. Zobacz. I co teraz? Nie ruszaj się, świetnie ci idzie. Tak, super, wygrałaś. Serio? Fajnie! Okej, chodźmy. La la la. Uwielbiam sprzątać. O, wiadomość. To miło z jej strony. Babcia przyjeżdża i ma dla ciebie prezent. Super, co nie? Halo? Jestem. Kim jest ta szykowna babcia? Hej, chodź. Tu jest mój przystojniak. Patrz, co babcia dla ciebie ma. Ale szybko rośniesz. Dobrze cię widzieć. Otworzymy twój prezent, dobrze? Podoba ci się? O nie. Przepraszam, pomyliłam się.
Nic nie szkodzi. On bardzo szybko rośnie. Widzisz? Są prawie dobre. Zobacz. Spróbuj się w nich przejść. Okej, może są nieco za duże, ale bardzo ładne. Zaraz. Wiem, co robić. Stań tutaj, skarbie. Odrysuję twoją stopę. Super. Teraz ją wytnę. Mamo, weź to. I co ja mam z tym zrobić? O, już wiem. Szukam butów w tym rozmiarze dla mojego wnuka. Chwileczkę, te powinny pasować. Przybierzamy. Będą idealne. Wezmę je. Dziękuję, miłego dnia. Okej, kochanie, tym razem będą dobre. Chcesz je przymierzyć? Najpierw lewa stopa. Dobrze. Wyglądasz przepięknie. Skąd tu tyle popyt? Jeszcze te. To chyba wszystkie. Ups, prawie zapomniałam o tym. Okej. Teraz przykrywamy. Gotowe. Możesz już wejść. Wow, co to? Ale dużo popyt. Weź te gogle. Dzięki. Okej. I znajdź Simple Dimple. Start. Ale super. Czas ci się kończy. Szybko. O, to na czas. Musi tu gdzieś być. Dajesz, dajesz. Nie mogę go znaleźć. Czekaj, mam. Udało mi się. Cudownie. Dobra robota. Jestem z ciebie dumna. A teraz czas na zabawę. Kocham cię, mamusiu. To moja mama. Czemu nie mam kasy? A to mój tata. Puszczaj! Nigdy! Dziś moje urodziny. O, to dla mnie? Moja księżniczka zasługuje na najlepsze. Mięciutki i puchaty. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, tato. Mam coś jeszcze dla ciebie. Przynieście. Patrz, oto przepyszny tort. O, uwielbiam torty. Jak każdy, ale to nie wszystko. Prezenty. To nie koniec. Gotowa na główny prezent? To coś ekstra. Wnieście to. Wow, wiem, ogromne. Co to jest? Hej, brum brum. Twój własny szofer. W drogę. Druga impreza. Ciekawe, co mama zaplanowała. Cześć, mamo. Wszystkiego najlepszego. Mam coś dla ciebie. Sama pakowałam. Druga skarpetka. Dzięki, mamo. Teraz mam dwie. Nie zapomnij o torcie. Poczęstuj się, mamusiu. Dzięki, kochanie. To bardzo miłe. Nie, miały być dwa jachty i jeden samolot. Pa. Cześć, tato. Wow. Pomocy. Uratuję cię. Mam cię. Mało brakowało. Cała jesteś? Życie przeleciało mi przed oczami. Jak to przeprowadza operację? Proszę sprowadzić lekarza. Moje dziecko doznało urazu. Wymaga opieki lekarskiej. Teraz widzę, co w życiu najważniejsze. Wzywał pan pomocy? Wow, świetna obsługa. Proszę jej pomóc. Ja się tym zajmę. Kiedy wyzdrowieje? Przykryję cię. Oto chłodny okład.
Teraz musimy poczekać. Nic jej nie będzie? Boję się. Nie idź w stronę światła, kochanie. Dobrze, tato. Dzierganie odpręża. Mamo, przewróciłam się. Na pewno będzie dobrze. Pokaż. O, rety. Trzeba coś z tym zrobić. Mrożonki na pewno pomogą. Leż spokojnie. Trochę zimne, ale ci pomoże. Poczekajmy chwilę. Ja dokończę robótkę. To trudniejsze niż się wydaje. Okej, pokaż tego siniaka. Ani śladu. Mówiłam, że pomoże. Możemy zjeść warzywa na obiad. Musisz być głodna. Już pora do łóżka? Tak, będziemy spać. Przykryję cię kocykiem. Proszę bardzo. Słodkich snów. Nie chcę iść spać. Wolę sobie pograć. Czas na relaks. Może będzie coś ciekawego? Mama się nie dowie. Pilot nie działa. Nie ma baterii? Dziwne. Ale fajne. To lepsze niż sen. Co tu się dzieje? Coś jest nie tak. Po cichutku. Powoli. Mówiłam, żebyś poszła spać. Co to jest? Nabrała się. Jak mogłaś mi to zrobić? Chwileczkę. To było śmieszne. Wracaj do łóżka i oddaj gierkę. Zabieram baterię. Masz już spać. I żadnych numerów. To tylko żart. Może teraz uda się coś obejrzeć. Zobaczmy, co grają. No, to wygląda nieźle. Co za napięcie. O! Nie mogę oderwać oczu. O nie! Co to? To tylko balon. Zaraz, skąd on się wziął? To trochę straszne. Kolejny głupi żart. Mam cię. Będę mieć koszmary. Nie wierzę, że znów się nabrałaś. Chodź tu. Znajdziemy jakiś ładny film. Coś mniej strasznego. Słodkich snów, córeczko. Niech ci się śnią jednorożce i pieniądze. Okej, a teraz palulu. Dobranoc, tato. Jeszcze chwilkę pogram. Co to za hałas? Ups. Zaraz, zaraz. Oddaj telefon. Dobranoc. Drugi też. No dobrze. Myślałam, że nie zauważysz. Też byłem dzieckiem, znam te sztuczki. To nie fair. Ciekawe, do czego to służy. Ktoś mnie wzywał? Czego sobie życzysz? To za twoją fatygę. Interesy z tobą to przyjemność. Wszystko okej? To nie to, co pan myśli. Wszystko wyjaśnię. Ostrzegałem cię. W nogi. To musiało boleć. Dobrze mu tak. Przystojny książę ratuje księżniczkę. I żyli długo i szczęśliwie. Może mi ktoś pomóc? Cześć, mamo. Jak było w szkole? Tęskniłam za tobą. O, ile tu ciastek. Masz na coś ochotę? Trochę tego mam. Mamo, mogę jedno? Proszę. Bardzo apetyczne. Posmakują ci, są bardzo słodkie. Niech pani coś kupi dziecku. Mam tylko tyle. To wszystko? Przepraszam. Za mało. Proszę, miła pani. Jak mogłabym odmówić takiej ślicznotce? Proszę to zatrzymać. To dla ciebie. Popatrz, mamo. O, przykro mi, córeczko. Tatuś!
O, cześć. Może ja nieco pomogę. To powinno wystarczyć. Walizka? Poważnie? Dobrze, niech panu będzie. O, rety. Jestem bogata. Bierzcie wszystko, jadę na wakacje. Kto chce lody? Częstujcie się. Wow, jaka śliczna sukienka. Chciałabym ją mieć. Cześć, słoneczko, co się dzieje? Chcę tę sukienkę, tato. Oho, jaka ładna. Poczekaj chwilę, mam pomysł. Halo? Świetnie, czego znów chcę? Halo? Moja córcia chce elegancką sukienkę, postaraj się. Rozumiesz? Tak, proszę pana. Wow, ile sukienek. A bracik, proszę? Nie podoba mi się kolor. To nie to. Chyba mam coś, co ci się spodoba. Może coś błyszczącego? Nie, to nie dla mnie. Do twarzy ci w niej. Nie podoba mi się. Na pewno coś znajdziemy. To jest znacznie lepsze. Idealne. Wyglądam jak księżniczka. Wow, świetna robota. Jak zawsze zresztą. O, moja córeczka czyta. Ale brzydka ta sukienka. Wow, ta jest świetna. Pięknie bym w niej wyglądała. Mamusiu, kupisz mi ją? Że ile za jedną kieckę? Ale jest piękna. Nie stać mnie. Muszę coś wymyślić. Może sama coś uszyję? W końcu znam się na modzie. Tutaj cięcie. Odrobina taśmy. Wygląda świetnie. Będę taka śliczna. Jeszcze ostatnie szczegóły? Proszę, co ty na to? Piękna, mamusiu. Marzyłam o takiej. Dziękuję. Mamo, zobacz, co narysowałem. Nie, popatrz na mój rysunek. Wow, oboje jesteście bardzo utalentowani. Mam w domu dwóch małych artystów. Brawo, to istne arcydzieła. Pokażcie mi je. Dziękuję. Wow, jestem z was bardzo dumna. Zasługują na to, by znaleźć się na ścianie. Chcę je widzieć każdego dnia. Zróbmy mamie niespodziankę. Dobry pomysł. Na pewno się ucieszy. To moje najlepsze dzieło. Dobrze nam idzie. Co dalej? Stół! No, jest taki nudny. Już wróciłam. Co? Co tu się stało? Cześć, mamo. Moje mieszkanie? Wszystko pobrudzone. Coście narobili? Co się dzieje? Katastrofa! Nie mogę w to uwierzyć. Ja mam pomysł. Tak jest. Wykorzystam folię spożywczą. To powinno się udać. Czas zabrać się do pracy. Wyłożę wszystkie powierzchnie folią. Będzie działać jak bariera ochronna. Rozwinę ją nawet na ścianach. Teraz możecie rysować sobie do woli. Myślisz, że to podstęp? Zaryzykuję. Czuję, że żyję. Wreszcie mogę się wyrazić artystycznie. Uhu! Nie przeszkadzaj sobie, tato. Czy ktoś coś powiedział? Pewnie mi się zdawało. Uwielbiam to. Mogę rysować cokolwiek, gdziekolwiek. Popatrz, mamusiu. Świetnie sobie radzisz, kochanie. Uff, nie trzeba przemalowywać salonu. Ha, kiedy zmieniliśmy wystrój? Podoba mi się. Dzięki, mamo. Bawcie się dobrze. Jesteś najlepsza, mamo. Gdzie są moje farby? Świetne ujęcie, Sunny. Pamiętaj, spokój i precyzja. Tak jest! Doskonałe trafienie. Sza-la-la-la-la! Publiczność szaleje. A teraz solówka. Dawaj, ciadu. Zobaczymy, czy dzisiaj biorą. Chyba coś złapałaś. Przyciągaj. Wow, nie poddaję się bez walki. Berek, nie złapiesz mnie. Nie jestem w formie. Wracaj tu. Muszę na chwilkę usiąść. Za stary jestem na takie wybryki. O, a tak fajnie się bawiliśmy. Ale to nic. Załóż to, tato. Bzyk, bzyk. Na razie się popatrzę. Tam, daj spokój. Wstawaj.
Pobaw się ze mną. Daj mi odsapnąć, Sunny. Ale tato! Muszę ją czymś zająć. Co to takiego? Wygląda interesująco. Położę na stole. Przygotuję sobie pisaki. To dla nich dobre miejsce. I już mogę rysować. Tylko co? To mi się przyda. Wkładam płytkę i obracam, aż znajdę odpowiedni obrazek. Nie. Nie. Żaden z tych. Sprawdźmy inną płytkę. Ciekawe, co jest na tej. Wow, patrzcie. Urocze zwierzątka. Z chęcią je narysuję. Lepiej zgaszę światło. Teraz wystarczy przekalkować obrazek. To bardzo proste. A jak świetnie wygląda. Zostawię trochę miejsca na blanki. Teraz mogę je wypełnić. Najważniejsze to nie wychodzić za linię. Następnie poprawię zarysy. Fajną ma buźkę. Wszystko gotowe. Jaki słodki kociak. Tato, popatrz. Tato, obudź się. No dobra, niech się zdrzemnie. Narysuję coś innego. Na przykład słonika. Wyższy poziom trudności. Nie mogę się oderwać od tej książki. Cześć, kochanie. Chłopcy są grzeczni. Widzę, że ładnie się bawią. Chcecie zagrać w fajną grę? Nazywam to sprzątaniem. Na pewno wam się spodoba. To wcale nie jest zabawne. Ups, coś spadło. Ale to bałagan. Mówiłem ci, żebyś używał talerza, tato. Dwoje się i troje. Już wolałbym siedzieć u dentysty. Co my jesteśmy? Tania siła robocza? Mam już dość. Mniej gadania, więcej sprzątania. Jak wam idzie? Hej! Wciąż taki sam bałagan. Co robiliście? A myślałam, że to takie sprytne. Hej, ta taśma daje mi pewien pomysł. Mam nowy plan. Tak, to może zadziałać. Nie ruszajcie się, chłopcy. Przepraszamy, mamo. Nic się nie stało. Wyciągnijcie ręce przed siebie. Zaufajcie mi. Owinę wam taśmę wokół dłoni. Właśnie tak. Co jest grane? Mamie chyba odbiło. Będzie fajnie, obiecuję. Teraz wokół brzuszka. Nie wierć się. To nie potrwa długo. Lepka strona ma być skierowana na zewnątrz. Chyba gotowe. I co teraz? Spróbujcie posprzątać jeszcze raz. No dobrze, zaczynamy. Tego się nie spodziewałem. Wszystko lepi mi się do rąk. Ale super. Mama, to ma genialne pomysły. Świetnie sobie radzicie. Uhu! Kręci mi się w głowie. Już pozbierałem. A to co? Jestem bogaty. To rozumiem. Wszystkie klocki są moje. Patrzcie. To wspaniała zabawa. Uhu! Ale ich zgarnąłem. I jeszcze to. Mam je. Wow, wreszcie czysty pokój. Jestem z was dumna, chłopcy. Napracowaliście się, więc zasługujecie na nagrodę. Wow, nieźle. Zaraz, gdzie są moje wąsy? Tego szukasz, tato? Hej, oddawaj. I tak musiałeś się ogolić. Jest kompletnie zniszczony. Serio? Ups, proszę nie mów o tym swojej mamie. Muszę dać im nauczkę. Aha. Co się dzieje? To było twarde lądowanie. Hej, tutaj. Jakiś ty śliczny. Będziemy się dobrze bawić. Z pewnością. Jakie to ekscytujące. Możesz zacząć. Nie, ty. Nie, ja nalegam. Nie mogłabym, proszę. No dawaj. Hej, nie mamy całego dnia. A, oczywiście. Przepraszam, otworzę to. No to zaczynamy. O, kubek? Nie spodziewałam się tego. Coś w nim jest. To kawa. Dobra, teraz moja kolej. Zobaczmy. Co? To jakiś żart? Czy dziś są moje urodziny? Założę to. To takie urocze. Och, jest jeszcze coś. Dmuchnąć w to? Czemu nie? Cześć! Wow, dzięki. To jest rożek cukrowy. Ale gdzie są lody?
To jest tak niesprawiedliwe. Nie płacz, kochanie. Ja tylko chciałam coś dobrego. Zaraz temu zaradzimy. Wiem. Okej. Spróbuję. Nie zawiedź mnie. Można powiedzieć, że to wygląda jak lody, a do tego jest pyszne. Teraz potrzebuję patyczka od lodów. Zanurzę rożek w tym lukrze. Upewnię się, że jest dobrze pokryty. Zróbmy to jeszcze lepiej. Dodam posypkę. Ach, wow, to wygląda niesamowicie. To jest dzieło sztuki. Co zamierzasz zrobić? To było pyszne. Wow, ale to było mocne. Kofeina zaczyna działać. Mam świetny pomysł. Potrzebuję tabliczki czekolady. Czas ją rozpuścić. Ta suszarka do włosów załatwi sprawę. To powinno wystarczyć. Odetnę kawałek w tym rogu. Wleję czekoladę do kubka. Wygląda przepysznie. Myślę, że to wszystko. Przechylę kubek pod kątem, a potem go obrócę. Następnie potrzebuję pokrywki. Wleję do niej czekoladę. To całkiem proste. Poczekam, aż czekolada zastygnie. Teraz mogę ściągnąć plastik. Następnie potrzebuję śmietanki. Jest taka smaczna. Dodam ją do czekolady. Wypełnię ją aż po same brzegi. Potrzebuję pokrywki. Wow, wygląda świetnie. Położę ją tutaj. Jestem z tego całkiem zadowolona. Wow, dobra robota. Powinnyśmy zostać kucharkami. Spójrz tylko na nie. Wyglądają przepysznie. A będą smakować jeszcze lepiej. Co myślisz, mój drogi? Ha, zacznę od tego. Jestem pod wrażeniem. Ale to musi jeszcze smakować dobrze. Jaki on jest uroczy. Możesz takie robić codziennie. Okej, co dalej? To wygląda interesująco. No to zobaczmy. Wow, to jest pyszne. Ale się stresuję. Biedronka wygrywa. Tak, hurra! Brawo! Moje włosy wyglądają świetnie. Powinnam uwiecznić ten moment. Hej, sen dobrze robi dla urody. No dawaj. Słyszałam to, staruszko. Do roboty. Ciach, ciach. To działa za każdym razem. Ja zaczynam. Co to jest? To jest jakiś elegancki gadżet. Jesteś taka zabawna. Moja kolej. O, ciastka. To powinno być dobre. Wiem, co robić. Potrzebuję tylko małego wsparcia. Hej, chodź tutaj. Wiesz, co robić? Nie zawiedź mnie. Dobra robota. Ja zrobię resztę. Wbiję patyczek po lodzie w ciastko. Następnie zanurzę je w lukrze. Zacznę od różowej miski. To jeszcze nie koniec. Zanurzę to w czekoladzie. Zróbmy teraz coś ekstra. Udekoruję to. Mam tu cukierkowe oczy. Przykleję je tutaj. Dodam linię czekolady na środku. Potem dodam kropki i posypkę. To takie urocze. I pachnie fantastycznie. Ło! Wiem, co to jest. To jest gofrownica. Spójrz tylko. Pokroję je na plasterki. Potrzebuję patyka od lodów. Mam miskę z białą czekoladą. Pokryję nią kawałek gofra. Teraz mam czekoladowe cukierki. Dodam je właśnie tutaj. Dodam jeszcze jedno. O, babcia coś nieco się umie. Wyglądają smacznie. Prawda? Mogłabym je wszystkie zjeść. Pora na przedstawienie. Nie jestem wielkim fanem owadów, ale dla nich zrobię wyjątek. Rozpływają się w ustach. Słyszałaś to? Spróbujmy danie od babci. Mam dobre przeczucie co do tego. Niebo w gębie. To dobrze, prawda? Trudny wybór. Obie wygrywacie. Mi tam pasuje. Nakarm mnie. Spójrz, co mam. Daj mi, daj mi. Smacznego. Nie tak szybko. Nie możesz tego zjeść. Potrzebujesz czegoś zdrowego. Zjedz trochę warzyw. Nie, nie ma mowy. Poczekaj, co to robisz? Przełapała nas. Odstaw te chipsy. Zmuś mnie. No dalej, staruszko. Chipsy nie są odżywcze. Są zrobione z ziemniaków. Żartujesz sobie ze mnie. Jesteś po prostu zazdrosna. Uff, codziennie to samo. Uff, to było fajne. Ej, tutaj. Cześć. To co teraz? Jesteśmy gotowe. Co mamy z tym zrobić? Otwórzcie je. O, no tak, racja. Może ja zacznę? Hej, nie waż się. Aha, oczywiście. Proszę.
Miło z twojej strony. O, niesamowite. Soczyste truskawki. O, masz szczęście. Wow, spójrz na to. Pyszne. Uwielbiam jagody. Muszę tego spróbować. Wow, jakie dobre. Chcę więcej. Nie tak szybko. Co robisz? Stój. Ja mogę to wyjaśnić. Patrz, pokażę ci, jak to zrobić. Zamierzam przekształcić tę truskawkę w coś wyjątkowego. Przykleję do niej pianki i precelki. O tak. Następnie potrzebuję miski czekolady. Zamoczę w niej truskawkę. To sprawi, że będzie jeszcze słodsza. Następnie potrzebuję babeczki. Napełniłam rękaw zielonym lukrem. To trafi na wierzch babeczki. Zrobię takie zawiasy. Potem dodam liście z masy cukrowej. Wyglądają tak pięknie. Włożyłam w to dużo pracy. A moje truskawki pójdą na sam wierzch. Idealnie. Wow, naprawdę niesamowite. To daje mi pewien pomysł. Lepiej zacznę od razu. Potrzebuję noża. Przekroję truskawkę na pół. Mam tu też pyszną czekoladę. Wyłożę ją na truskawkę za pomocą rękawa cukierniczego. Nie potrzebuję jej zbyt dużo. Teraz wezmę jagodę i umieszczę ją dokładnie tutaj. Czekolada zadziała jak klej. Wycisnę na to więcej czekolady. Dokładnie na samym środku. Dobrze, że mam sprawną rękę. Zrobię kropeczki po obu stronach. I to już wszystko. Wow, truskawkowa biedronka. Wow, bardzo ładnie, kochanie. Położę ją obok jej kumpli. To wygląda na smaczną przekąskę. Chętnie bym to zjadła. Któż z nas nie lubi dobrego ciastka? Szczególnie, gdy wygląda jak to. Wow, od czego mam zacząć? Niech będzie to babci. I jak? Smakuje ci? Wow, nigdy nie jadłem czegoś takiego. Teraz spróbuję truskawkowych robaków. Mam nadzieję, że będą ci smakować. Spróbujmy. Takiej reakcji właśnie oczekiwałam. Ale kto jest zwycięzcą? Biedronka wygrywa. Hurra! Wiedziałam. Nana. Ach, orzeźwiające. O, to już wszystko? Nie martw się, kochanie. Musimy coś wymyślić. Co jest pod tym? Wow, idealnie. Ło, otworzę moje. To tabliczka czekolady. No cóż. Hej, spójrz, co mam. To dla ciebie. Nie, nie chcę tego. Kurczę, wybredny jesteś. Aha. Wiem, co robić. Mam tu pyszne żelki. Wezmę garść. Będę musiała je mocno ścisnąć. Mam nadzieję, że to zadziała. Zobaczmy. Wow, dodam to do napoju. Ale będę potrzebować ich więcej. Lądują w środku. To jakie gigantyczne boba. Założę z powrotem pokrywkę. Od razu lepiej. Spróbuj to przebić. O, lubię wyzwania. I nie poddaję się łatwo. Mam plan. Połamię czekoladę i włożę ją do szklanki. To wszystko. Teraz potrzebuję cukierków. Ten jest akurat dla mnie. O nie, jakie ostre. To rozpuści czekoladę. Ups, z dwojga złego lepiej w tę stronę. Ale to jeszcze nie koniec. Nakładam piankę na wierzch. Podgrzejmy ją, aż będzie chrupka. Na koniec dodam posypkę. To jest naprawdę wykwintny napój. Nie możemy zapomnieć o słomce. To jest arcydzieło. Jest słodkie, lepkie i pyszne. To jest wszystko to, co lubisz najbardziej. Śmiało spróbuj. Nie, to jest najlepszy napój. Nawet ma w środku cukierki. Oba wyglądają apetycznie. Zacznę od tego. O, nie smakuje mi. Co? Naprawdę? Przynajmniej próbowałam. Mam nadzieję, że ten babci będzie lepszy. Konkurencji tu zbytniej nie ma. Wow! Nawet nie wiesz, jaką mi sprawiasz przyjemność. Babcia wygrywa tę rundę. Jestem taka szczęśliwa. Poczekaj tu grzecznie, misiu. Zaraz wracam. To wszystko, na co cię stać? Co powiesz na to? Au! Wow! Auć! Chyba wygrałam, co? Poszczęściło ci się! Co wy robicie? To nic takiego, my tylko... Och, hejka! Macie to naprawić, bo inaczej... Chyba faktycznie trochę przesadziłyśmy. Teraz mi głupio. No, też czuję się okropnie. Chyba wiem, co możemy zrobić. Świetny pomysł! Do dzieła! Od czego by tu zacząć? Hej, Gabi, patrz, co mam. Rozrysowałam nam cały plan. Nieźle. Trochę będzie przy tym pracy, ale damy radę. Nie ma co dłużej zwlekać. Mam niezbędne materiały, a ja potrzebne narzędzia. Zaczynamy. Musimy być bardzo dokładne. Nie ma tu miejsca na błąd. Tu będzie dobrze. Całe szczęście, że mam tę piłę. Proszę cię. Że co? Odsuń się.
Dobra, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Właśnie po to trenowałam całe życie. Ach! Co? Niesamowite! Wiem. Teraz pora na wiercenie. Połóżmy belki na podłodze. Przyłóżmy je do siebie. Ten łącznik przytrzyma je razem, a śruby utrzymają wszystko w jednym miejscu. To całkiem proste. Nieźle nam idzie. Zaczyna to jakoś wyglądać. Potrzebuję więcej śrubek. Proszę? Nawet mi się to podoba. Dobra, co dalej? Hej! Łap! A to na co? Rewanż! No, dawaj! Zaraz cię rozłożę na łopatki! Stój! Nie ma czasu na zabawy. Chodź! To już ostatnie elementy. Dobra robota! Nałóżmy dach! Gotowa? I do góry! Ostrożnie! Idealnie! Jeszcze wieżyczka. Wygląda całkiem dobrze. Co teraz? Czegoś tu jeszcze brakuje. Ścian oczywiście! No tak, racja! Zostaw to mnie! I jak? Czekaj, chyba... Plan był do góry nogami. Poczekaj, teraz lepiej. Ach, tak, o to chodziło. Dobra, wychodź. Przybijmy je do ramy. Dzięki. To o wiele łatwiejsze niż przebijanie młotkiem. I znacznie szybsze. Skończyłam. Brawo! Ale to jeszcze nie koniec. Zaczynajmy. Teraz będzie dopiero zabawa. Zobacz, jaki milusi pędzelek. Chyba nie zamierzasz go użyć. A czemu nie? Pomyśl, lepiej weź ten. A, rozumiem. Z tamtym zajęłoby mi to całą wieczność. Wow! Ostrożnie. Zawsze się relaksuję przy malowaniu. A ten kolor jest naprawdę śliczny. Działa tak kojąco. Pasuje do tego domku idealnie. Trzeba tylko dokładnie pokryć całą ścianę. I jak? Cudownie. Jesteśmy niezłą ekipą remontową. Dodajmy jeszcze nieco detali. Brzmi jak dobry pomysł. Zacznę od tego miejsca. To będzie przypominać kamienną strukturę i nasz domek zyska charakter. Spójrz na ten tęczowy portal. Budzi się we mnie zazdrość. Wejdźmy do środka. Nieźle. Mogłabym tu zamieszkać. Wiesz co? Myślałam tylko, że będzie tu trochę przytulniej. Masz rację. Wiem, co robić. Zaraz wracam. Musi to być coś, co się nada. Mam. Zasłona będzie w sam raz. Skarbie, co ty wyprawiasz? Wybacz, ale potrzebuję kilku rzeczy. Tych poduszek też. Wracaj tu! Au! O, poduszka. Właśnie tego nam brakowało. Dobry pomysł. Przytrzymaj to tutaj. Nie chcemy żadnych zagnieceń. Wszystko musi być równo. Wspaniała robota. Od razu przytulniej. No, może oprócz sufitu. I co my z tym zrobimy? Wiem! Możemy użyć waty z poduszek. Mamy też lampki LEDowe. Przykleję je do sufitu. Wzdłuż boków. A następnie przykryjemy je watą. Jest mięciutka niczym chmurka. Wow! Włączmy lampki. Się robi. Wow! Czuję się, jakbyśmy były pod gołym niebem. Zrobiło się tu magicznie. Chodź, mamy jeszcze sporo pracy do wykonania. Nie ma co się obijać. Łap te poduszki. Ale będzie wygodnie? To już ostatnia. Możemy zrobić łóżko na górze. Zaraz tam wskoczę. Za wysoko. Dla mnie też. Pomyślmy. Jasmine, chodź tu szybko. No, a, rozumiem. Gotowa? Wskakuj. Spróbujmy jeszcze raz. Rany, ile ty ważysz? Kobiety nigdy nie wypada o to pytać.
To na nic. Musi być jakiś inny sposób. Aha! Daj mi chwilę. Niech pomyślę. Nie, to nie. Może to. Tak jest. Opróżnię tylko te półki. To nam nie będzie potrzebne. Wybacz, Hagiwagi. Musisz się gdzieś przesiąść. Mogę wracać do... To nie było zbyt miłe. Czekaj, mam coś dla ciebie. Dla mnie? O! Nie tak szybko. Musisz mi z tym pomóc. Dobra. Pchamy. Jeszcze kawałek. Okej, wystarczy. Umowa to umowa. Dawaj. Pa, pa. Co to było? Długa historia, ale patrz, co mam. Wystarczy trochę poduszek i koc. Wspaniale. To jest naprawdę ekstra. O, jaki słodziak. Przydałoby się tu jeszcze coś zawiesić. Ach, już wiem. Muszę tylko gdzieś przedzwonić. Witam. Chciałabym zamówić obraz. O, tak szybko? Cześć! To jedna z moich lepszych prac. Proszę nie zaglądać. Rany, ależ artyści mają wymagania? Jej, jest przepiękny. Oto zapłata. Ha? Te grosze? Wychodzę stąd. Hej, wracaj! Za tyle dostaniesz co najwyżej puste płótna. Co? Wygląda na to, że sama muszę sobie coś namalować. Zacznijmy od pierwszego z obrazków. Pomaluję go całego na różowo. Musi być tylko dokładnie pokryty kolorem. Następnie wytnę ten obrazek zasłoniem. Podobnie zrobię z pozostałymi i dokleję różne zwierzęta. Aha, już mam. Hej, malutki. Oddasz mi rowerek? W zamian dostaniesz czekoladę. Proszę. Mogę go wziąć? Nie? Dobry z ciebie negocjator. A nowy telefon? Chętnie. Teraz oddaj rowerek. Okej, to moja ostatnia oferta. Jasne. Wow, co tu się dzieje? Ja wezmę to. A ty oddaj pani rowerek. Pani bierze. Co za urocza rodzinka. Jedziemy. Najpierw pomaluję go na złoto. Będzie elegancki. Nie zostawię ani kawałka. Kółka też. Niech farba wyschnie. Na koniec kładziemy szkło. Fajny stół? Chyba zamówię makaron. Hej, co to? Wow, mój własny stół! Świetny! Czekaj, zjedzmy coś. Mam popcorn. Jak mogłam nie mieć stołu? Pokażę ci ten lokal z makaronem. Jak widzisz, na wnętrzach to ja się nie znam. To magia telewizji. Czujesz to? Twoje stopy śmierdzą i dywan też. Sprzątnęłabym, ale nie mam odkurzacza. Musimy coś z tym zrobić. To na pewno. Na początek tu zamieciemy. Deszcz popcornu. Myślałam, że je zgubiłam. Wreszcie widzę. Sporo tu tych śmieci. Ekstra, nie muszę robić prania. Nie widzą, że tu się je. Broń mnie. Auć. Dość, odchodzę. Wynoś się stąd. Dobrze, że to koniec. Niech pomyślę. Wiem. Z kim ona rozmawia? Przykleję taśmę do dywanu. Zaznaczę nią sekcję. I stworzę różne kształty. Taśma będzie wyznaczać linię. A farba w sprayu zapewni barwę. Każdy fragment wypełnię innym kolorem. To będzie prawdziwe arcydzieło. Potem odkleję taśmę.
I co ty na to? Nie wierzę, że to ten sam dywan. Wygląda świetnie. Daj no tu lasa. Prawda, że inaczej? O, to ten sam pokój? Jeszcze parę ostatnich detali. Co jest w tym kufrze? Otwórz go. Wiesz co, nawet nie wiem, co w nim jest. Rzućmy okiem. To nam się przyda. Dzięki temu będzie tu jak w domu. To będzie piękne. Zapomniałam, że to mam. To chyba wszystko. Ładnie wygląda, co? Świetnie się spisałyśmy, ale... chyba nie pasuje do pokoju. Nie przejmuj się. Odmienia mnie tylko pokoje. Pozbądź się tego. O, dzięki. Wszystko jest piękne. Cieszę się, że się podoba. Hej, a co z waszym pokojem? Czeka mnie następne zadanie. Z nami będziesz bezpieczna. Możesz mówić do mnie, mamusiu. Witaj w domu. Czekolada. Zostawię na później. Albo i nie. Potrzebuję nowych ubrań. Gdzie ten śmietnik? Aha. Gorsze od mojej bluzy. A, kochanie. To same zarazki. Wracaj tu. Zabiorę cię na zakupy. Mam cię. Nie łaź mi już po śmietnikach, dobrze? Dostaniesz co tylko zechcesz. Tak? Halo? Potrzebujemy ubrań. Teraz. To pilne. Wow. Mam nadzieję, że wystarczy. To chyba twój rozmiar. Takiej właśnie reakcji się spodziewałam. Czekaj. Wow, wyglądasz jak księżniczka. Śliczna jest, prawda? Oby miała kieszenie. Ach, to powinno obudzić panienkę z błogiego snu. Dzień dobry, piękny dziś poranek. To, żeby nie było ci zimno. Kapciuszki, wsuń tu swoje stópki. Mam nadzieję, że jesteś głodna, ale najpierw umyjemy ząbki. To twoja szczoteczka i złota pasta do zębów. To się dzieje naprawdę? Ale będę miała piękny uśmiech. Zaraz. Nie wiedziałam, że mamy zwierzaka. O, ale puszysty. Chyba ci się pić chce. Lubisz zimne mleko? Dobry kotek. No już, baw się. Nie chce ci się, co? Lepszy ryc niż nic. A? O, ale urocze. Zaraz wracam. Kochanie, mam coś dla ciebie. Twój pierwszy kotek. Musisz mu wymyślić jakieś imię. Też jest adoptowany. Udanej zabawy. Było przepyszne. Może teraz coś słodkiego? Ładnie tu. Czy jest tu coś, czego oni nie mają? Niesamowite! Wygląda przepysznie. Jesteś pewna? Całe się klei. Nie zjem tego. To wodorosty. Nic z tego. Śmierdzi jak sklep rybny. A to kto? Dlaczego on dostał burgera? Ja też to chcę. Ha? Ale super. No dobrze.
Już mi lepiej. Proszę, oto zamówienie Richarda. O matko! Nigdy nie jadłem frytek. Ciekawe i małe jedzenie. To fast food? Dobre! Poprosimy jeszcze dwa. Wow, mogłabym się patrzeć na niego przez cały dzień. Przystojny jest. I te oczy. Skarbie, co tam oglądasz? TikTok Kevina, co? Kochanie! Słucham. Tada! Patrz, kto przyszedł. Tak, to naprawdę ja. Będziemy przyjaciółmi? Proszę. Słyszałem, że lubisz czekoladę. Chodź, nagramy coś na TikToka. Powtarzaj za mną. Ale się lajki posypią. Świetnie tańczysz. Wspaniale, kochanie. Nie nudzisz tam się? Ach, piłka mi wpadła pod kanapę. Ale tu brudno. Skąd tu się wzięły te okruszki? Muszę coś z tym zrobić. Sama to posprzątam. Najpierw rękawiczki. Wszystko w porządku? A! Nie musisz tu sprzątać. Mamy od tego ludzi. A? Wzywał mnie pan? Sprytne, co nie? Ciekawe, do czego to służy. Zaraz się przekonamy. Ale ładne kolory. Sprawdźmy. Myślałam, że są twardsze. Fajnie się pomalowałam. Wow, teraz to coś. Jednak nie. Nie smakuje mi. No, nieważne. Patrz, wyglądam teraz tak jak ty. Moje kosmetyki. Mam kłopoty. Przepraszam. Coś ty narobiła. Tyle pieniędzy poszło w błoto. Przecież... Jak ona mogła? Wiedziałam, że to długo nie potrwa. Wracamy na śmietnik. Podobało mi się tu i zawsze miałam co jeść. Będę za nimi tęsknić. Nie chcę wracać na ulicę. Kochanie? Przepraszam za to, co zrobiłam. Wybaczycie mi? Nic się nie stało, skarbie. Zawsze będziemy cię kochać. Hej, z tego można zrobić omlet. Tada! O, może dodam i to. Jeszcze jedno jajko prosto na patelnię. O, to moja ostatnia szansa. Kochanie, nie! Odłóż ten kij. Dobrze, widzisz jajko? Skorupek nie wrzucamy na patelnię. Praktyka czyni mistrza. Kurczę, szkolne przekąski są beznadziejne. Ble, nuda! Hej, a może zajrzymy do lodówki? Mama wciąż ją zapełnia. Widzisz? Rano na pewno tego nie było. Jemy? Ciekawe, ile tu będzie kawałków. Uważaj, dobrze? Łyżki gotowe? Ale uczta! Ach, najadłam się dosyta, a ty? Zaraz, pod spodem jest karteczka. Tort dla mamy? Co my zrobiliśmy? Może upieczemy nowy? Czy pianki to dobry składnik? Tak, jeśli dodamy czekoladę. Ułóż kawałki czekolady w foremce. A na nich umieść warstwę dużych pianek.
I na koniec wstaw naczynie do piekarnika. Do zobaczenia! Gdy pianki się zarumienią, to znak, że trzeba je wyjąć. Ostrożnie, gorące. Spójrz, jakie piękne. Mama będzie zachwycona. Właśnie wróciła. Cześć, słoneczko. Pamiętałeś, że mam urodziny? Proszę, weź to. Ale fajny pomysł. Krem z roztopionych pianek. Jaki lepiący i ciepły. Przypomina mi smak lata. Urocze. Dobre z ciebie dziecko, mój mały. Kocham cię. Tak! A teraz nasza kolej. Lemoniada, 5 centów. Sama wyciskałam cytryny. Polecam. Zapraszam tutaj. Wystarczy dla każdego. Wszyscy tacy spragnieni? Na zdrowie! Bardzo szybko wypili. Nie została ani kropla. I co ja będę sprzedawać? Co się stało? Zabrakło mi lemoniady. O, wielka szkoda. Może zrób inny napój. Na przykład z tego arbuza. Wbij to narzędzie w skórkę. Potem wyciągnij. W arbuzie powstał mały otwór, widzisz? Teraz włóż to i wszystko gotowe. Pasuje idealnie. Wytnij nożem kwadrat z wierzchu. Włóż blender i zmiksuj, zmieniając miąższ w sok. To działa! A teraz najlepsza część. Poproszę kubeczek soku z arbuza. Bardzo orzeźwiający napój. Oto nagroda za ciężką pracę. Na koniec zmienimy napis. Proszę bardzo. Dobrze, zapraszam klientów. Wystarczy dla każdego. Dobrze, że mamy duży koc. Kanapa wygląda o wiele lepiej, co nie? Jasne. Nie martw się, pozasłaniam wszystkie okna. Dziś zrobimy domowe kino 3D. Fajnie! Nie, wyłącz! Teraz lepiej. Ona chyba ma kłopoty, co? Dzięki za popcorn, tato! Fuj! Co z nim jest nie tak? Betty, co to za skwaszona mina? Solony! Jesteś bardzo wybredna. Filmowy wieczór zepsuty. Kurczę, Betty, chcesz coś słodkiego? Nie. No dobrze. Okropnie grymasi przy jedzeniu. Zrobię dla niej specjalny popcorn. Zamiast w mikrofalówce uprażę kukurydzę na patelni. To dopiero pierwszy krok. Ona uwielbia słodycze, więc dodam parę karmelków. A teraz niech ciepło zrobi swoje. O, coś zaczyna się dziać. Olej już pryska, czyli posuwamy się naprzód. Chwila, moment i kukurydza gotowa. O karmelowym smaku. Bardzo smakowicie pachnie. Hej, Betty. Już zasnęła? A to pech. Przynajmniej będzie więcej dla mnie. Jaki smaczny. Jak ja mam to obrać? Tylko go rozkwaszam. Jakie to włochate? To jak lizanie kota. Może lepiej to pokroić? Całkiem nieźle mi idzie. Ale marnuję sporo miąższu. Został malutki kawałeczek do zjedzenia. Bez sensu. Zupełnie sobie nie radzę w kuchni. Kochanie, co tu się dzieje? Czy ty płaczesz? Kiwi mnie nienawidzi. Zaraz się tym zajmiemy. Niech pomyślę. Widzisz? Weź nóż i przekrój wzdłuż.
a połówkę przekrój na pół. I drugą połówkę też. Przyciśnij do krawędzi szklanki, aż skórka oddzieli się od miąższu. I wpadnie prosto do środka. Gotowe, widzisz? Mamo, genialnie kroisz owoce! O, jakie to śliskie! Ojej, nic nie szkodzi. Pomóż sobie widelcem. Voilà! Och tak! Dziękuję! Dobre! Jesteś moim małym kiwi, kochanie. Proszę bardzo, Davidku. Fuj! Wygląda jak miska błota. Zjedz, to bardzo zdrowe. Spróbuj. Nie mam ochoty, mamo. Ohyda! Nie zjem tego. To jakaś breja. Ale chętnie spróbuję tego ciasta. Mam na nie wielką ochotę. Ile w nim kremu? Nie! Nie ma mowy. Wiem. Zawsze lubiłeś mandarynki. To nie to samo, co ciasto, mamo. Nie, dzięki. Może mam coś innego. Jogurt wysokobiałkowy. Patrz, co dla ciebie mam, synku. No nie wiem. Raczej mi nie zasmakuje. Zaraz. Mam jeszcze lepszy pomysł. To bardzo łatwe do przyrządzenia. Wystarczy obrać mandarynki i przebić je drewnianym patyczkiem. Teraz umieść je w sporym naczyniu. I zalej ulubionym jogurtem. Ten świetnie pasuje. Można dodać tyle smaków, ile dusza zapragnie. Już jest prawie pełne. Teraz wstaw na chwilę do lodówki. Za pół godziny to będzie pyszna przekąska. Wyciągnij z naczynia i wyjmij patyczek. To nie powinno się rozpaść. Pokrój deser na kawałki. Widzisz, jaki apetyczny środek? To jak słodki deser, ale bez zbędnego cukru. To moje śniadanie? Od razu lepiej. Pachnie obłędnie. Powciskam to w 2 sekundy. Byłeś na zakupach? Mam coś dla ciebie. Lody waniliowe. Proszę, ale to jeszcze nie wszystko. Tylko lody mnie obchodzą. Czy powinny być tak miękkie? To zupa z lodów. O nie! Proszę, nie płacz. Chodź, wszystko naprawimy. Hej, czy mogę pożyczyć tę zabawkę? Chyba sobie jakoś poradzimy. Włóż do dołków swoje ulubione orzechy. A potem zalej roztopionymi lodami. Wybierz dowolny smak. Pamiętaj tylko, żeby wszystko dokładnie zalać. Super. Teraz ostrożnie wstaw do zamrażarki. Nie rozlej po drodze. Poczekajmy około 10 minut. Gotowe. Wyłóż na talerz, ale do góry nogami. Widzisz? Tatusiu, to wspaniałe! Mniam, mniam! Czekaj! Zapomnieliśmy o najlepszym! Lubisz polewę czekoladową? Proszę bardzo! Jesteś super, tato! Chyba nie ma już orzechów. Nic dla mnie nie zostało. Mieszanka smaków. Bardzo się cieszę. Uff, nadmuchanie tego koła jest chyba niemożliwe. Chwila, co się tutaj dzieje? Hej, Lexi, masz zamiar w końcu wskoczyć do tego basenu? Och, jak ja lubię chodzić na plażę. Co za piękny dzień. To miejsce mi się podoba. Rozłożę się. O, co my tu mamy? Plecak bez właściciela. Ha, ha, ha. Wezmę sobie to i to. Tak jest. A teraz zobaczmy, czy uda mi się zwinąć coś jeszcze. Uwielbiam ciepłe promienie słońca. Chwila. Czemu mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje? Hm? A to kto? Czy ona ma lornetkę? O nie! Zauważyła mnie! Muszę zachować zimną krew!
O, podejrzana sprawa. Lepiej położę torbę bliżej siebie. Cóż, chyba powinnam też schować gotówkę. Zwinięte banknoty idealnie się tu zmieszczą. Ale wiecie co? Czysta pieluszka i tak jest zbyt kusząca. Trzeba wykorzystać czekoladę. Zostawię ją na pieluszce, żeby się stopiła. O tak, już jest rozpuszczona. Teraz wystarczy ją rozmazać. Wygląda obrzydliwie. Nikt nie zajrzy do środka. Jestem genialna, serio. Z tym nie muszę obawiać się złodziejaszków. O, wstaję i zostawię torbę. Oto moja szansa na kolejną zdobycz. Ale ona głupia. Kto tak zostawia swoje rzeczy? Dla mnie to dobrze. Wow, nie wierzę. Fuj. Może uda mi się wyjąć torbę spod pieluchy? Nie, nie ma szans. Brudna pieluszka mnie przerasta. Ups, wraca tu. Muszę się zmywać. Ale to był miły spacer. O, spójrzcie, pieluszka nadal tu jest. Ochroniła moje pieniądze i torbę przed złodziejem. Z pewnością jeszcze kiedyś wykorzystam tę sztuczkę. A teraz coś sobie zjem. O, matko! Nie wierzę w to, co widzę. Chyba zaraz zwymiotuję. Złodziej ucieka. Co za ubaw. Uff, ale dzisiaj skwar. A i tak udało mi się tu dotrzeć. Uff, tylko że zgłodniałam. Kto by przewidział, że po wędrówce będzie chciało mi się jeść? Cóż, zobaczmy, jakie wzięłam przekąski. Ten plecak jest o wiele większy i głębszy niż myślałam. Och, nareszcie, znalazłam coś. A więc? To bielizna? Nie tego szukałam. Nie pamiętam, żebym pakowała misia. Ach, oto przekąska, której szukam. Banan! Ale banan jest trochę nudny. Nie wierzę, to Lizzie. I w dodatku ma pieczone pianki. Co myślisz, bananie? Piszesz się na to? No dobrze, będziemy czegoś potrzebować. O, ta puszka się nada. Najpierw muszę zrobić coś takiego. Trochę jak z obieraniem banana. Teraz rozłożę na niej folię aluminiową i zawinę brzegi. Gotowe. Zrobiłam mały koszyczek, na którym położę węgiel. Wystarczy podpalić i poczekać, aż się rozgrzeje. No dobrze, bananie, teraz twoja kolej. Zrobię pionowe nacięcie w skórce. O tak, a teraz najlepsza część. Włożę do środka czekoladowe płatki i pianki. Będę grillować banana na kratce. I czekamy, aż wszystko się upiecze i rozpuści. Okej, chyba już będzie dobry. Och, spójrzcie na tę rozpuszczoną czekoladę, pianki i miękkiego banana. Pychota. Lexi, hej, to ja, Lizzie. Co tam masz? Bo wzięłam ze sobą łyżeczkę. A, no dobra, możesz spróbować mojej bananowej łódeczki. Dzięki. O, wygląda przepysznie. Próbuję. Och, wow, prawdziwe delicje. Jesteś genialna. Dzięki, weź sobie więcej. Zostało jeszcze sporo. Przemiły sposób na spędzenie popołudnia. Lexi, w basenie jest wspaniale. Też powinnaś wskoczyć. Och, jasne. Daj mi tylko kilka minut na dokończenie przekąski. Co? Daj spokój. Została ci jeszcze fura chipsów. Wskakuj. Muszę je dokończyć, bo są przepyszne. Lexi, no dalej. Chodź już do wody. Jest taka przyjemna. Czas popływać. Uch. Czy to jakieś żarty? W tym tempie zajmie ci to cały dzień. Masz rację. Idę. Ale chwila. Moje chipsy. Natychmiast do basenu. Dobra, dobra. No już. Tylko zejdę po schodkach. Okej, jestem. Moczę się jak trzeba. Teraz tylko muszę zjeść swoje chipsy. Wskakujcie do buzi. O nie! Jeden wpadł do wody. Lexi, jesteś śmieszna. Patrz, potrzeba ci czegoś takiego. Widzisz? Mam dmuchanego flaminga na napój. O, wow, ale super. Naprawdę uroczo. Wpadłam na pewien pomysł. W porządku, oto mój plastikowy kubek. Przyda się też talerzyk. Do kubeczka wleję napój. Przecież chipsy trzeba czymś popijać. Gotowe, na razie tyle wystarczy. A teraz czas na chipsy. Wezmę jeszcze słomkę, bo wprowadza wakacyjny klimat. Tadam! I wracam do basenu z moimi przekąskami. Hej, zobacz, Lizzie. Mam nowy sposób na jedzenie przekąsek w basenie. Wow, świetne. Jestem pod wrażeniem. O kurczę, skończyło mi się picie. Słabo. Cóż, w takim razie napiję się wody z basenu. Taki relaks, to ja rozumiem. Uwielbiam lato. Hej, Lizzie, przepraszam za spóźnienie.
Wstąpiłam jeszcze do sklepu, bo uznałam, że przydadzą się nam ciasteczka. I napoje, i jeszcze czapka. Co? Ale po co? Och, poczekaj, ktoś dzwoni. Proszę, potrzymaj to. O, matko! Ale ciężkie? Co ona tam ma? O, rany! Wsadziła do plecaka całego arbuza. Co ona planuje z nim zrobić? Cóż, zobaczmy, co jeszcze tam ma. Oczywiście nóż. Przyda się do krojenia arbuza. Uff, ale to plastikowy nóż. W ogóle nie tnie. No dalej, nożyku! Dasz radę! Wierzę w ciebie. Och, ledwo porysowałam skórkę. Spróbuję użyć do tego nożyczek. No dobra, arbuzie, teraz cię pokroję. Je! O tak, dobrze mi idzie. I już, chwila, co jest? Udało mi się tylko wyciąć serduszko? Ten arbuz doprowadza mnie do szału. Teraz będziesz miał kłopoty. Co? Nawet nie pękł. To chyba jakieś żarty. Ten arbuz musi mieć supermoce. Nic na niego nie działa. Jasne, okej, pogadamy później, pa! Uf, wybacz, nie planowałam rozmawiać tak długo. No dobra, daj mi tego arbuza, proszę. Dzięki, a teraz patrz. Przekroimy go za pomocą wykałaczki. Obserwuj. Hop, wbijam wykałaczkę w skórkę. Gotowa? A masz! Wow, jak ty to zrobiłaś? To niemożliwe, to dzięki mojej niesamowitej sile. A teraz go podzielimy. Proszę, oto twoja połowa. Je, uwielbiam świeżego arbuza. Jest przepyszny, chrupiący i słodki. Nie będę się męczyła łyżeczką. Po prostu wezmę gryza. Cudowne popołudnie. Dzięki, Lexi. Nie uwierzysz, co powiedział później. Wow, ale ładna okolica. Musimy tu zrobić piknik. Mam kocyk i napoje. Będziemy miały też przekąskę, jeśli otworzę tę torebkę. A! O nie! Ups! Och, nie tak miało być. Świetnie. Popcorn jest teraz wszędzie. I co ja teraz zrobię? Nie mamy miski ani żadnego naczynia. Chwila, przecież są papierowe ręczniki. Myślę, że uda mi się coś z nich stworzyć. Okej, wezmę kawałek ręcznika i rozdzielę dwie warstwy. Muszę to zrobić ostrożnie, żeby powstała mała kieszonka. Idealnie. A teraz mogę wsypać do środka popcorn. Tadam! Zrobiłam torebkę z papierowego ręcznika. Nareszcie mogę się cieszyć ulubioną słoną przekąską. Wow, Lindsay! Przyznaję, że jestem pod wrażeniem. Lexi, nie! Twoja kola! Uff, było blisko. Ale udało mi się ją złapać. Zobaczmy. Fajnie by było znaleźć jakiś kapselek. Proszę, papierowy ręcznik znów się przyda. O, sprytne. To na pewno się sprawdzi. Trzeba się tylko upewnić, że dobrze przylega. Gotowe. Idealnie. Teraz ręcznik pełni funkcję kapselka. Patrz na to. Widzisz? Kola się nie rozlewa. Wow, papierowe ręczniki wymiatają. Proszę, uczcijmy to popcornem. Uff, ale to słońce mocno świeci, aż za mocno. Jestem już przegrzana. W tym upale wachlarz zupełnie nic nie daje. Och, bez sensu. Dlaczego to słońce musi tak strasznie grzać? Och, nie powinnam była patrzeć prosto na nie. Hej, co tam? O, jasne, napij się wody. Ło! Zwolnij trochę, bo się zakrztusisz. Daj mi to, muszę się jakoś schłodzić. Lody w gorący dzień, to jest to. Ło! Czy widzisz to, co ja? Chyba się przywitam. No hej! O, hej! Fu! Nie, dzięki! Chwila! Poszedł sobie? Gdzie on idzie? I dlaczego? O nie! Lód się roztopił i zapaćkał mi całą rękę! Fatalna sprawa! Jej brudna ręka odstraszyła tego przystojniaka. Cóż, ukradła mi tego loda, ale chyba i tak jej pomogę. Potrafię rozwiązać ten problem. Użyję tej plastikowej butelki. Usunę górę. O tak. I gotowe. Koniec z cieknącym lodem. Proszę, teraz masz pudełeczko na loda. O, mój lód wrócił. Dziękuję. O, ten chłopak znów tu idzie. O, już nie jest cała w lodach. O, matko, zbliża się. Hej, co tam? Chcesz przejść się na spacer?
Ale ze mnie dobra przyjaciółka. Lizzie będzie miała wspaniały dzień. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.